Wielkie święto. Pewnie, że wielkie. Swego rodzaju, ale wielkie. Najjaśniejsze urodziny. Dzięki tobie ja jestem na czarnej liście. Ktoś mi robi opinię wroga rządu. Chłód mnie otacza. Normanku, ja cię bardzo proszę, nie rób mi wciąż wyrzutów. To nie jest moja wina, że ja się nie mieszczę w tych czasach. No, kocham swój kraj, ale nie znoszę walidy. Po prostu nie znoszę. Jest to chwila uroczysta, bowiem dokładnie przed 60 laty przyszła na świat walida Wrana. Przepraszam bardzo. Czy stąd rzucone zostały niebieskie róże do auta jej wysokości? No, pozdrowienie narodowe! Nic się nie krępujcie. Matka nie pyta, tylko wchodzi. I nikt nie zna dnia ani godziny. Jestem Norman Gondor. Moja praca. Tak, tak, ja wiem. Niedoceniona naturalnie. To ty dla oceli pracujesz? Dla glory? Mamy rozkaz sprowadzić panią do Urzędu Spraw Rodzinnych. Jak to? Nie rozumiem. Pani w zeszłym miesiącu nie dotrzymała terminu i nie stawiła się. Co? Kobieta upaństwiona? Upaństwowiona. No ale że co? 2-letnia służba dla zaludnienia kraju. Ustawa weszła tego popołudnia. Do naszej szkoły weszła komisja? Komisja poborowa! Panienko, jaka komisja? Ja mam poświęcić 2 lata życia. Tak chcę prawia. Ja panienkę rozumiem, panienka by chciała kino, konkursy piękności. A tu proszę, kobieta sama do obowiązków zagania. Prawi wzrost ludności obniżył się w ostatnich latach. I wy możecie spać spokojnie? Prawi! Dzieje się krzywda! Czyjaż to wina? Wasza!